Cześć! Dzisiejsza część słownika języka gitarowego oraz poradnika będzie naprawdę wyjątkowa i wyjątkowo długa. Po pierwsze porozmawiam z Wami o przetwornikach, a potem będziecie świadkami operacji na otwartym przetworniku i wymianie tegoże. Długo się zastanawiałem, w której gitarze, ale już teraz wiem. Mam spokój i pewność. Najpopularniejsze przetworniki to tak zwane single i humbuckery. Dzielą się na różne typy, ale... Taka zwyczajna gitara Stratocaster, o której już mówiliśmy, posiada trzy single, tak? Trzy single, z czego jeden jest położony przekątnie. Posłuchajmy, jak te single brzmią. Mamy pięciopozycyjny przełącznik. Dajemy sobie trochę delaya.
koleżanką o podobnej treści. Jak wiecie, ta gitara też czeka na przeszczep serc. Tylko, że nie wszystko naraz. Fajnie by było tylko pieniędzy, prawda? No, tamta była ze sklejki, a ta to jest kawał solidnego drewna. Pewnie jakaś topora albo coś takiego, ale... słabe też do przestrzepu i jest bardzo niewygodna w grze i jeszcze brzmienie ma nie takie jak trzeba i nie stroi. Humbuckera wybudowanego, ale za chwilę na takim dopiero będziemy grać. Siki nam się spięły. Klęknę, żeby być na waszej wysokości. Tak wygląda przetwornik single coil. Początek nagłaśniania gitar. Tu mamy nawet sztabkę magnesu z tyłu, z zewnątrz. Wokół niej, wyobraźcie sobie, tu pod tą czarną folią jest nawinięte podobno kilkaset tysięcy zwojów, jeśli są dobre przetworniki. Tu niektórzy mówią jeszcze, że robią to ręcznie, prawda? Na pewno jakąś maszynką, ale... Tu są nabiegunniki dołączone do każdego... Każdy do magnesu wyłapuje struny, tak? I widzimy, że one są o różnej wysokości, zgodnie z jego przeznaczeniem i pozycją, gdzie ma być. A to jest taka nakładka w stylu może nie tyle Fendera, co i kopii
Co? Yamaha Pacifici. Widzicie? Oni tak lubią zakrywać. Tamtych. Troszkę wystają. Z ciekawości sprawdzają. Tak. Więc nakładka. Przetwornik elektromagnetyczny. Sztabka magnesu z dołączonymi z góry na biegunnikami. Wiadomo, jakaś obudowa metalowa chyba, albo plastyczna, bo to jest twardy bardzo. Przewód, do którego lutujemy. W zasadzie dwa przewody. Ekran, masa i miejsce tam, gdzie chcemy podłączyć przetwornik. Cewka, nawinięty drut miedziany na magnes. Proszę. Gotowa do przeszczepu. Przestawka, a raczej przetwornik elektromagnetyczny. Single coil. Single są fajne, tylko że powodują te zakłócenia, prawda? One, będąc magnesem, cewką, działają jak antena razem z kablem. Pokazywałem wam w czwartym odcinku. Jak łapałem za kabel, przestawało szumieć, a tak wyłapywało wszystko, chociaż mam tutaj bardzo, mam mój ojciec jest elektrykiem i mam bardzo dobre, bardzo dobrą instalację. On doprowadzał nam do ziemi, uziemienie. A mimo to wyłapuje z wzmacniaczy, z czegokolwiek, no pewnie z radia by wyłapało obok. Co się jeszcze robi z przetwornikami, żeby poprawić ich jakość? Od pewnego czasu te lepsze przetworniki, jak już są odrutowane, kąpie się je w gorącej, wrzącej, jakiejś tam mieszaninie, wosku, z czymś. Każdy producent ma swoją tajemnicę. Chodzi o to, żeby te przetworniki nie mikrofonowały. Bo kiedyś można było powiedzieć coś do gitary, do przetwornika i było to słychać we wzmacniaczu. Żeby to wszystko skleić ze sobą i uniemożliwić mikrofonowanie przetwornika i zapewnić jego jako taką czystość, cichość, kąpie się je teraz, umówmy się, że w wosku, tak? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tutaj też troszeczkę te wysokości tych nabiegunników widać. Tu już mamy inny kolor kabla, także inne położenie przetwornika. I tu jest z tej samej serii humbucker. To jest Yamaha Pacifici wyciągnięte, ale 112. G&B Pick Up CO. Czyli to jest przetwornik G&B. Tutaj nabiegunniki są równiuteńkie i w momencie, kiedy wynaleziono przetwornik humbucker, okazało się, że dwa obok siebie nawinięte cewki, jeśli mają różną biegunowość, kierunkowość biegunów, przestają zakłócać. Jest czysto, cicho. Teraz się pracuje nad przetwornikami noiseless, ale wszyscy, którzy ich używają, twierdzą, że to nie jest ten sam Strat Fenderowski co kiedyś. To nie jest to brzmienie. Lepiej już z tym przydźwiękiem grać, niż po prostu bawić się w coś takiego. Nie są muzycy tym jakoś specjalnie zachwyceni. Aczkolwiek przetworniki cały czas idą do przodu i pewnie doczekamy się wielkich przełomów. Humbucker i dwa białe single. Taki układ mam w dwóch gitarach w Yamasze. Ciekawa rzecz.
bo to jest Yamaha, żebym się nie pomylił. Nawet tu nie pisze 112V. Ona się różni tym, że ta osłona tutaj nie zawiera potencjometrów. I czymś jeszcze się różni, zdecydowanie ważniejszym. Klik, klak. Tak zwany przełącznik push-pull. Czemu on ma służyć? Rozłącza mi te humbuckery, tak jak gdyby były jedną cewką. W tym momencie mam Stratocastera, trzy przetworniki. Oczywiście w poziomie, nie w skosie, w pionie, ale mam trzy. Pokażę wam w brzmieniu, dźwięk się zmieni, aczkolwiek nie jest to takie brzmienie, jak gdybyśmy wzięli czyste trzy single i zaczęli na nich grać. Ale jest to też fajne rozwiązanie. Już ma dwa humbuckery rozłączone. 212 chyba Yamaha tak ma. Służyła wiele, wiernie. Bimavery, marka krytykowana, moim zdaniem całkiem niesłusznie. Na przykład byle do rana jest na niej nagrany mój utwór. I w ogóle dużo. Tam gdzie jest na okładce ona. Jest kolorowa, fajna i... Ona jest budową, przypomina Les Paula. Ma dwa humbuckery. Jest cała kolorowa, w statuę wolności, jakieś gwiazdki amerykańskie, flagi. Cztery potencjometry po jednym potencjometrze na głośność obu przystawek i po jednym potencjometrze na ton obu przystawek. I trójpozycyjny przełącznik. Ta, obie i ta. Nigdy nie wiadomo, czy to jest na pewno tak, czy nie odwrotnie. Słyszałem, że podobno w singlach z gratach
Tych, gdzie są tylko trzy przetworniki, wystarczy tego środkowego zmienić przeciwfazę, znaczy zrobić przeciwfazę i te zakłócenia znikają. Ale czy brzmienie zostaje takie same? Nie próbowałem, nie wiem. Thank you.
Pana Wilkinsona. Podobno, że gość odziedziczył całą tą firmę żyletkowo-maszynkową do golenia po ojcu, a całe życie chciał coś robić z gitarami, produkować. No i teraz robi bardzo dobre przetworniki. To jest Wilkinson MWM90, czyli odpowiednik Gibsonowskiej P90. Jest to komplet, jest to set. Jedna idzie pod mostek, druga idzie pod gryf. No i zobaczymy, jak to wesół będzie zamiatać. Dlatego zagrałem trochę na nim, żebyśmy potem wiedzieli. Tak, na razie jeszcze są folie na nich. Można te folie już ściągnąć. Na biegunniki są tutaj, jak widać. I dziurki na śrubkę, żeby przykręcić. Do tego były sprężynki, śrubki. Nie wiem, czy ich nie pogubiłem, ale będziemy improwizować. Będziecie świadkami operacji. Co jeszcze? Jeszcze mamy przetworników, jest naprawdę, naprawdę wiele. Są aktywne, prawda? Troszkę o nich poopowiadam również, ale w telecasterach przede wszystkim występuje tak zwany też single, tylko że tak zwany lipstick. On ma inną obudowę i troszkę inny środek, opowiem później o tym. Oraz przetwornik drugi, singiel, położony poprzecznie. Posłuchajcie, jak ten układ brzmi, tym bardziej, że przełącznik tutaj nam mówi, że gra ta przystawka. Grają obie wyśrodkowane. Albo gra nam lipstick. Tutaj będzie fajnie słychać te szumy z tych singli. No ale od czego są jakieś tam udogodnienia techniczne, bramki szumów i tak dalej. Oczywiście one nam niweczą troszeczkę dźwięk gitary jeszcze i tak dalej, ale ja myślę, że te problemy zostaną wkrótce rozwiązane. Zacznijmy od lipsticka. Fajnie brzmi. Thank you.
papuga. Nie wydubię go, bo nie posiadam takiego zewnętrznego. Powiem wam tylko tyle, że widziałem na przykład straty, które miały 3 lipstiki. Tak? I trzeci tu. Układ humbucker i 2 single mam jeszcze w jednej gitarze w Washburnie, no ale to już widzieliście na przykładzie Yamaha Pacifici. Też 2 humbuckery. No i w tej 7-strunówce barytonowej, no tu jest przetwornik inny, prawda? Taki jak gdyby sztabkowy. On ma ten nabiegunnik 1 połączony długi. Muszę poczytać to o tych przystawkach do większej ilości strun. Jak tu się je i w ogóle. Thank you.
ale ma swoje zalety. Korbka do szybszego odkręcania kluczy. Nie trzeba się tyle namęczyć, jeśli ktoś bardzo często wymienia strunę. Do basu oczywiście większa, mocniejsza, bo tak jak klucze. Te przetworniki się nazywają albo MWM, albo WMW90. Ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o P90. Kubatura bardzo ładna, te litery wiadomo, kolory. Statua wolności. W swoim życiu średnio długim widziałem tylko raz, żeby pan w Stanach miał do sprzedania taką gitarę. Akurat w Stanach. Nie był w stanie powiedzieć mi, jaki to jest model. Ja też tylko jedną w sklepie upatrzyłem i to wszystko co. Także jest to w jakiś sposób unikat. A tu sobie czekają nowe dwa tykające serca w tym przestrzepie. Mostek tutaj mamy Tune-O-Matic typowy jak w Les Paulu. I tutaj nakładki, tak? Mostka.
Proszę, teraz. Który od mnie wychodzi. Mamy jakiś napis z tyłu? R samo tylko. R. Tak wygląda basen po hamburgerze opóźniony. Idą żyłki od przewody, od przetwornika przy gryfie. Neckowe. Te mają, co się nazywają, bridge'owe. Nie? A takie to sprężynki producent dostarcza do instalacji setu tych 90. Jak wygląda kopia P90 bez obudowy, bez osłony? Nie wchodzą te śruby. Może internet nie działa? Niech sprawdzi w komputerze. Sprawdź w komputerze, czy działa. A wyłącz go i włącz. Czaruj, wyłącz go i włącz. No. Znaczy, komputer zobacz, czy działa sieć. No, mówiłem ci. To co, szorować po struny? No, może iść.
Życie weryfikuje wszystko. Miały być dwie P90, ale zdecydowaliśmy, że damy je do innej gitary. A tu wbudowaliśmy znakomicie, o znakomitej rezystencji humbucker yamahowski. A tu do przodu pójdzie też jakaś niespodzianka jeszcze, także te stokowe przetworniki z tego, z tej gitary po prostu idą sobie out. Założone nowe struny, gitara po prostu jest jak nie ta gitara. Zresztą posłuchajcie troszeczkę. Thank you.
dawka. Drugie serce, także będzie naprawdę miała drugie życie, chyba nawet nazwisko zmieni. Tak kochani, poznaliśmy dzisiaj przystawki typu single coil, humbucker. Byliście świadkami wymiany takiego humbuckera. Nie pokazałem wam jeszcze humbuckerów w puszkach aktywnych, różnego rodzaju zabawek przystawkowych, przetwornikowych. Pokazałem wam też tapkowe, jak gdyby w barytonie, ale część jeszcze nam zostaje na następny raz, także na następny raz kończymy przetworniki i nie wyklucza, że będzie kolejny zabieg, kolejna operacja. A póki co, mając świadomość, ile jeszcze mam wam do pokazania, jeśli chodzi o przetworniki, zapraszam was na lekcję teorii jutro na godzinę, powiedzmy, koło 18. Przyda się trochę nutek poznać. Zapraszam was i czule żegnam się z wami, że tyle czasu wytrzymaliście, wysłuchaliście. Dziękuję. Kliknijcie tam subskrypcję, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście się. A ja wam powiem, że cały tydzień jest pełny filmów. Od gitary po fortepiany i śpiewy. Także jest się czego uczyć. Zapraszam. I cześć.